Jestem w Sosnowcu koło Sędziszowa we wsi Sosnowiec. Wieś do tego stopnia, że tutaj nawet internetu nie ma, tak więc mam zamiar jechać w kierunku Pawłowic. Też wsi niedaleko Sędziszowa. No i powiem szczerze, może być pewnego rodzaju problem, jeżeli nawigacja nie zaskoczy, bo jest załapała. Wjeżdżam właśnie z Sosnowca do Sędziszowa, więc mam nadzieję, że tutaj do Pawłowic nawigacja nas odpowiednio poprowadzi. Za 4 minuty tam powinienem być. Za chwilę powinienem skręcać w lewo w ulicę Jędrzejowską. A więc pojedziemy takimi, można powiedzieć, mocnymi obrzeżami. 500 metrów, skręć w lewo. Obrzeżami Sędziszowa. Oczywiście teren zabudowany, tak więc poruszamy się maksymalnie z prędkością 50 km na godzinę. Zwróćmy uwagę, co jest charakterystyczne dla tych wszystkich wsi i miejscowości tutaj w Świętokrzyskiem. Brak chodników. Miejscami gdzieś tam te chodniki się pojawiają, natomiast na większości odcinków chodników nie ma. Jeśli, jak widzimy, poruszają się pojezdni, oczywiście pominam po lewej stronie. No i wjeżdżam do miejscowości Pawłowice. Zwracam również uwagę na oznakowanie, a więc w całej miejscowości możemy poruszać się maksymalnie z prędkością 40 km na godzinę. Bowiem na jednym słupku była nazwa miejscowości. Skręć łagodnie w lewo. Wraz z ograniczeniem prędkości. No tutaj mamy teraz odcinek takiej dosyć krętej drogi, gdzie cały czas w zasadzie jesteśmy w zakręcie. Skręć łagodnie w lewo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. Pana, czyli ja jestem na pierwszeństwie.
wiemy, dokąd nas doprowadzi nawigacja. Jesteś na miejscu. Jestem w Pawłowicach, choć ja tutaj jeżdżę. Pokonam skrzyżowanie, jadąc z pierwszeństwem w lewo. I w zasadzie kończą